wielu miastach w Polsce odbywają się takie imprezy, gdzie jak gdyby włodarze miasta, życząc powodzenia maturzystom, wspólnie z nimi tańczą poloneza. Wiadomo, że dla nas w Polsce jest to taniec bardzo symboliczny, bardzo uroczysty, jak gdyby wprowadzając ich w ten sposób, tych młodych ludzi, w dorosłe życie. Myślę, że to jest świetna okazja, abyśmy my, ludzie dorośli, oczywiście z władzami miasta na czele, skierowali do młodych ludzi takie przesłanie: cieszymy się, że tu żeście się kształcili, idziecie dalej w świat, ale zapraszamy, wróćcie do nas i tutaj w naszym mieście budujcie dalej swoją karierę zawodową, zakładajcie rodziny. To jest świetne miasto do życia. Jestem dosyć mocno zestresowany, ale podejmuję wyzwanie. Maturzyści są tego warci. Wiem, że to jest stres. Sam go przechodziłem trzykrotnie. To znaczy nie zdawałem 3 razy maturę, tylko raz swoją maturę, 2 razy 2 dzieci. Jeszcze mnie jedna matura czeka i chcę im dać wsparcie, a przy okazji też jest szerszy plan. No bo oni za chwilę po tych maturach, mam nadzieję, jak zwykle w naszym mieście zdanych na bardzo dobrym poziomie, wyfruną z naszego miasta. No i fajnie by było, bo będą za parę lat bardzo dobrze wykształconymi ludźmi w różnych dziedzinach, żeby do nas wrócili.